ładne parkingi są, bo przedtem to było takie... Teraz są płatne. Co to? Ale jaja, przedtem nie były płatne. Ale jaki jest? Ale duży parking. Ej, Waldek, 25 zyla. Witamy na Morskim Oku. Jeszcze nie jesteśmy. Tam te parę godzinek i dojdziemy. Ale zobacz, jakie godzinek. Tutaj tą maszyną przyjeżdżają jakąś, czy tak tą piłą, że jest taka różnica, czy przywożą gotowe? Male leżą. Maszyną chyba. Maszyną albo przywożą, nie? No bo to... Tak, chyba tą taką to nie. A teraz przychodzi trochę później, ale przychodzi. A czasami można nacisnąć i zrobić pobierz. Można. Jak tak się szybko chce. Ale od ciebie to tak mi długo przychodzą. Ja tak? Jestem taki niecierpliwy. A Iza, no zobacz, zrób pobierz. No, naciśnij jeszcze raz. Iza, zrobiłem już 3 razy. Trzeba chwilę poczekać. Wyłącz i włącz może. Ja. Jak jest od Agi jest... O. Ale tutaj woda. O, Gabrysia, dotarliśmy do celu. 9:30. No tak jak myślałem. Równo z nami będą. Jak? Poszło.
Dotarli? Tak. A ciotka też? Ciotka też. Napisała, nie dotarłam, tylko dotarłyśmy. Teraz jest schronisko. Takie piękne jakieś morskie oko. Teraz jest schronisko, będziemy adoptować pieska. No to trzymaj się. Pa. Zniszczyłaś cały urok tego miejsca. No to. No dobra, atakujemy. Atakujemy takie coś. Poczekamy za nimi. Czekamy na nic? Tak. Tutaj krajobraz załączony na obrazko. Widzimy piękną dolinę pięciu stawów. Po prawej stronie można dostrzec najpiękniejszy staw na tej dolinie. Jest to staw czarny. Na następnym stawie, po prawej stronie widzimy następny staw, a obok niego znajduje się piękna, lecz skromna chata. Na samym środku tej przepięknej doliny znajduje się bardzo wysoka góra zwana Kozią Przełęczą. Tam otóż możemy spotkać bardzo nietypowych ludzików nazywających się Agnieszka i Waldemar. Są oni tak niezwykli, gdyż przeszli tą podróż cały czas razem z nami. Widzimy, jak zmagają się z bardzo trudnym terenem do przejścia, między innymi kamienie, krzaki, trawa i ziemia. To nie jest aż tak trudny teren, lecz jest to wymagające i ciężko zdobywane przez nielicznych górskich wspinaczy. Górski? Teren, no górski. A tam co mamy? Tam co to za staw? Tam jest kolejny staw z rodziny stawowych pięciu. Stawowych. Zadnij. Jak? Zadnij. Przedstaw staw. Staw jest usytuowany na górzystym terenie, który ma. Który wzbogaca bujna roślinność. Skalistą podłożę. Nie tylko. Wzbogaca to bujna roślinność, między innymi krzaki, trawa i nieliczne kwiatki. Można tu też spotkać różne zwierzęta, między innymi pszczoły, osy i motyle. Mówił Krzysztof, prowadził was Krzysztof Hołowczyc.
Jeszcze kawałek. Jeszcze parę metrów do łańcuchów. Zrezygnowaliście? Nie wiem, myślimy. Chyba gorzej będzie wam zejść niż tutaj wejść. Oj, nie wiem, nie wiem chyba. Idziesz tutaj. O kurczę. Odpocznijcie i do góry. No, to pająk. To już jest końcóweczka, nie? Tak, ale jak zobaczyliśmy. Nie, poczekaj, poczekaj, nie schodź. Nie na siłę. Ale odpocznijcie z 15 minut i spróbujcie chociaż kawałek może. To znaczy... Daj ten aparat. I co tam? Co tutaj mamy? Czarny stok. O, a tam co tam jest? Gdzie? Tam. Tam jest czarny stok. A rysy? Tam. Ja póki idziesz? Gdzie? Nie. Nie, nie idę. Zostaję. Tak, ja muszę się tutaj nacieszyć chociaż tym, co mam. Bo tam jak wejdę, to... Tak? Bo ja jesteś pewna, że chcesz ze mną zostać. Tak, ja się tam... Gratulacje dziewczyny. Dziękujemy. Nie ma za co. I za pomoc. No co ja wam pomogę? O, no dużo. Same mówienie pomogło. Ile było? Ile kosztowało z morskiego oka? No bo jesteś w roamingu, jesteś u tych. Masz zasięg?
mamy ten. A mamy do mnie. Ale uważaj, nie mogę się. A to, Wiktor, co za górka? Ten szczyt, to co to? Nie, wygląda mi na krowi szczyt, bo ma rogi. A tak naprawdę? No rysy, nie? No to są rysy. A nie tam? Nie, tu. Jakoś takiej kolejki tam mama nie ma. Na rysy. Tam. Stoją? No bo tam... Mama. No tam ujemy. Co? Jeszcze raz? Facet sobie stanie pod skałą i kitnie. A no, no. A kobita? Wiesz, że się nawet siku nie chce? Znaczy, ja, mi się tak chce już od samego jak wyszliśmy, jeszcze nie byłem. Ale po prostu tutaj, tak mi się przynajmniej wydaje, że wy znaczy pocisz to, tak? Nie? Tak, tak, wypasuj się. No i teraz to jest tutaj to co. Ja tam bym nie zatrzymał, gdyby się okazało, teraz mogę wyskać. No i pięknie widać morskie oko. Czarny staw. No, ale tamto to po prostu jak takie zagłębienie czegoś, nie? I to i jak jest wyżej dużo, nie? No. Pewnie jak się podniesie no, poziom wody, bo ten, to... ten basen tam, to jest trochę wyżej, nie? Ten drugi? No, i to pewnie tak galancie. Pewnie. Wyżej to w tym basenie czarnym, właśnie czarnym, to jest czarny staw u góry, to była ta lawina, co dzieciaki z gimnazjum, no. pojechali i na, tam zginęli. Na rysy, to właśnie wszystkich tam w tym czarnym stawie odnaleźli, dopiero na wiosnę. Czarnym, a nie w morzu. A jak poziom w czarnym się podniesie, to spływa do morskiego? A tam jest chyba ten, po stronie słowackiej, Gerlach? I wyższy jest, nie? Tam można się wspinać na linach razem z tym. Z instruktorem. Ale Gerlach jest wyższy niż nasze rysy. Trzy osoby zabiera. Co się stało? Kurwa, mi się ostro prawie. No i się pomyliłem w liczeniu, no nic nie wiem. Zacznij od nowa. No to bo już miałem 4 minuty.
podobało jej się. A co jej się miało nie podobać? Jak herbatkę tam mieli, to jej się podobało. Tak. Oh.